W mecz zdecydowanie lepiej weszli Miedziowi. To Lech straszył, ale konkretami zasypywała nas ekipa przyjezdnych. W 23 minucie Lech miał świetną sytuację, którą zmarnował Welde, a dokładnie 20 sekund później po kontrataku gola zdobył były Lechita Dawid Kurminowski. 12 minut później było już 0-2 po golu Łakomego. Dwie asysty zanotował Damian Bochar. Taki solidny mecz w naszym wykonaniu, chociaż trzeba powiedzieć, żeby wygrać w Poznaniu, to też czasami trzeba mieć trochę szczęścia. To szczęście nam dzisiaj dopisało, ale też ogromna wola walki, poświęcenie, zaangażowanie drużyny. Po tym nie najlepszym naszym meczu z Piastem Gliwice dokonaliśmy kilku zmian i to dobrze wpłynęło na postawę drużyny. Zdobyliśmy dwie bramki, przynajmniej jeszcze jedną można było zdobyć. Jeszcze przed przerwą gola kontaktowego zdobył Artur Sobiech. Po zmianie stron to kolejarz dominował, oddał aż 15 strzałów, ale żaden z nich nie skończył się golem. No, we try to, of course, they sit back and we try. Próbowaliśmy ich przycisnąć. Zagłębie się wycofało, szukaliśmy luki w ich obronie, ale dobrze bronili dużą liczbą piłkarzy. Przez to trudno było ich przełamać. Mieliśmy swoje okazje, ale strzeliliśmy za mało, by wygrać. Some gaps and we had some occasions to score, but unfortunately we didn't score. Blisko był niemal każdy, bo z graczy będących przez 90 minut na boisku nie strzelali tylko Dagerstol i Reboczo. Bramkę zdobył Iszak, ale po zagraniu ręką, a uderzenia Szymczaka czy Sousy z kilku metrów powinny kończyć się znacznie lepiej. Bardzo dużo sytuacji, no nie ma innej drogi jak dalej ciężko pracować na treningach i wykorzystywać po prostu w kolejnych meczach tę sytuację. Spora kontrowersja przy golu Mikaela, wydaje mi się, bo z naszej perspektywy boiskowej zabrał się klatką piersiową i zdobył prawidłowego gola, no natomiast taka decyzja niestety. Zagłębie po zdobytych 3 punktach wyrwało się ze strefy spadkowej, a Waldemar Fornalik świętował też osobisty sukces. Przy Bułgarskiej wygrał po raz pierwszy od 2006 roku. Zastanawiałem się jadąc do Poznania, kiedy tu wygrałem. Pamiętałem o tamtym meczu, ale myślałem, że po drodze coś się wydarzyło. Nie, tam był tylko chyba remis z Ruchem Chorzów pomiędzy. Natomiast no, ktoś wywołał temat i no, być może niepotrzebnie, tak? No na pewno jest to, najważniejsze są punkty, tak jak powiedziałem, w naszej sytuacji, a to, że wygraliśmy, to jest jak gdyby sprawa drugorzędna. Wiadomo, cieszy to, że wygraliśmy z aktualnym mistrzem Polski, a przede wszystkim z bardzo dobrą drużyną. Lech musi teraz zapomnieć o tym, co było, a skupić się na tym, co będzie. A w czwartek może stanąć przed historycznym zwycięstwem w 2 meczu w europejskich pucharach na wiosnę. Początek rewanżowego starcia z Bodø/Glimt o 21:00.